Witam serdecznie. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że wywozimy z Bielska 3 punkty. Oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę, zresztą to co powiedziałem w telewizji przed meczem, że rekord na pewno będzie lepiej zorganizowany, lepiej będzie wyglądał jako zespół, z racji tego, że jest to zespół, który przeszedł przez trzecią ligę, która nie jest łatwa, żeby zrobić awans, z racji tego, że są dłużej. Widać to było na schematach, które rekord rozgrywał, no ale w gruncie rzeczy liczy się 90 minut, w gruncie rzeczy liczy się kto ile strzelił bramek. My w tym meczu byliśmy mocniejsi. Dzisiaj bardzo dobra postawa całego zespołu. Były takie momenty, gdzie żeśmy musieli przecierpieć, ale taka jest piłka. Jeszcze raz bardzo bym chciał pogratulować całemu zespołowi. Dzisiaj bardzo dobre zmiany. Akbor, Uchnas, Pawlusiński, to są zawodnicy, czy Zalewski, którzy dali nam jakość, uspokoili trochę grania. Tak samo Joel Valencia. Tak więc ten zespół jest dalej, ten proces budowania tego zespołu dalej trwa. No i tak jak powiedziałem na początku, dzisiaj może nie zaskoczeniem, ale to, tej organizacji i tej drużyny, którą z rekordu, no to wiedzieliśmy o tym, że będzie ciężki mecz. Ale tak jak powiedziałem, bardzo się cieszę z tych 3 punktów. Dziękuję trenerze za te dobre słowa kierowane w stronę mojej drużyny. Również ja chciałem pogratulować wyniku, który osiągnęliśmy tutaj w Bielsku, ale swoim zawodnikom chciałem pogratulować gry, którą prezentowali na tle tak trudnego przeciwnika, jakim jest Zagłębie Sosnowiec. Myślę, że trochę będę nieskromny w tej konferencji, ale nie zasłużyliśmy na pewno na tą porażkę. I powiedziałem to chłopakom w szatni. 2 błędy, które popełniliśmy, doprowadziło do 2 sytuacji, które stworzyło Zagłębie Sosnowiec i wykorzystało i strzeliło 2 bramki. Chcemy tych błędów unikać. Oczywiście piłka nożna to jest gra błędów i teraz który przeciwnik ma ich mniej, ten ma więcej sytuacji i może wygrać mecz. Dzisiaj tak było właśnie dla Zagłębia Sosnowiec. Chciałbym powiedzieć, że my dalej będziemy konsekwentni tego, co robimy, jak wspólnie budujemy ten zespół i w którą stronę idziemy. To miłe posłuchać od trenera z tak dużym doświadczeniem, jakim jest tutaj trener Marek, że fajnie to wygląda. Też rozmawiałem przed chwilą z dyrektorem sportowym Grzegorzem Kurdzielem. Też chwalimy, ale za samo chwalenie no, jakby punktów nie rozdają. Jestem spokojny dla wszystkich sympatyków mojego zespołu, że ten kierunek, którym idziemy, jest zgodny z tym, co chce sztab, z tym, co chce zespół i nikt nie popada w żadną panikę. Będziemy grali taki sam futbol w Grudziądzu, będziemy grali taki sam futbol w Bytomiu, bo wierzymy w to, że ten futbol zacznie nam przynosić wreszcie bramki. Nie chcemy szukać szczęścia, bo szczęście w piłce nożnej, można bardzo ograniczyć szczęście w piłce nożnej dobrą pracą. My taką robimy i jestem przekonany, że w pewnym momencie, jak to zaskoczy, to zacznie nas to windować w tabeli. Na sam koniec chciałem powiedzieć, że jestem z regionu Zagłębiowsko-Dąbrowskiego i klub Zagłębie Sosnowiec od dziecka mam w sercu jako kibic i życzę temu klubowi jak najlepszych meczy. Myślałem, że dzisiaj zagracie ten najgorszy i będziecie bardziej tutaj gościnni, ale życzę Wam jak najlepszych meczy i życzę Wam, żebyście się pieli w tej tabeli jak najwyżej, bo Zagłębie Sosnowiec i region Zagłębiowsko-Dąbrowski po prostu na to zasługuje. Dziękuję.